Audioteka przedstawia Maciej Jagielak w poszukiwaniu sensu architektury ekologicznej. Odcinek pierwszy. Rozmowa z Krystyną Stawicką i Marianem Śmiatkiem z wędrownej kawiarni Away. Cześć, dzień dobry. Tu Maciej Jagielak, emisja architektury. Zaczynamy pierwszy odcinek podcastu pod tytułem W poszukiwaniu sensu architektury ekologicznej. W ramach tego cyklu chciałbym zaprosić Państwa w podróż do kilku bardzo ciekawych, innych, oryginalnych domów i porozmawiać z osobami, które w nich mieszkają. Porozmawiać z ludźmi, którzy odważyli się inaczej pomyśleć o projektowaniu i budowie domu. Mam nadzieję, że te wizyty w powiązaniu z moimi mini wykładami na temat różnych aspektów architektury zrównoważonej pozwolą łącznie przybliżyć odpowiedź na pytanie, czym jest, czym może być architektura ekologiczna dziś. W pierwszym odcinku odwiedzę rodzinę, która mieszka w przerobionym na dom autobusie, który jednocześnie pełni rolę wędrownej kawiarni. Za chwilę zapukam do drzwi Mariana i Krysi, którzy wraz z córkami mieszkają w takim właśnie nietypowym domu na kołach. Ruchomość czy nie? Dom w autobusie. Zapukałem w szybę. Marian właśnie otworzył. Cześć, Maćku. Cześć, Marianie. Zapraszamy. Wchodzimy przez kokpit, kierowcy autobusu, w którym jest oprócz kierowcy miejsce dla kierowcy autobusu jeszcze kilka foteli, które to miejsce jest takim przedsionkiem też dla całego wnętrza. Wchodzimy tu do środka. Cześć. Cześć, Maciek. Wow. I tu jest naprawdę super. Cześć, Marysiu. I tu jest naprawdę super. Jest tu drewnianie i naprawdę domowo. I panują bardzo przyjemne, zupełnie nieautobusowe zapachy. No bo właśnie wspaniale, że przyszedłeś, bo mamy świeżą kawę. Wow, ekstra. Dom, kawiarnia czy autobus? Czy dom, kawiarnia w autobusie? Co to właściwie jest? Tak naprawdę to wszystko, wszystkie te trzy rzeczy naraz, chociaż formalnie to już nie jest autobus, tylko samochód specjalny, ponieważ go przerejestrowaliśmy po przeróbce. No i faktycznie łączymy tutaj dwie funkcje, mianowicie głównie w okresie zimowym w nim mieszkamy, a głównie w okresie letnim jeździmy na przeróżne wydarzenia kulturalne i jesteśmy wtedy food truckiem, mobilną kawiarnią. Czyli tak naprawdę zależy, kim jesteśmy od sezonu. Tak. Jaka funkcja się pojawia. No tak, ale to wszystko brzmi bardzo interesująco, ale jak właściwie wpadliście na to, że możecie zamieszkać w autobusie? No, naszą główną inspiracją była niezliczona ilość filmów na YouTubie, które pokazują, jak ludzie to robią w Stanach Zjednoczonych głównie, nie tylko, ale tam ten ruch tiny house'ów i przerabiania autobusów, głównie tych szkolnych, jest bardzo duży i tam to już jest taki, powiedzmy, mega trend. W Polsce póki co to jest mało znane, mało osób to robi, czyli patrząc na to, co robią w Stanach, stwierdziliśmy, że dlaczego u nas miałoby się nie dać. Ale pomysł, żeby do tego jeszcze dodać tą funkcję kawiarni, był już zupełnie wasz? To było tak, bo chcieliśmy po prostu połączyć nasze wszystkie marzenia, które mieliśmy na najbliższe lata. Chcieliśmy mieć swoje miejsce do mieszkania. Nie potrzebujemy za dużo, więc jakieś niewielkie miejsce do mieszkania. Chcieliśmy też podróżować, a kolejną właśnie naszą chęcią było to posiadanie takiego miejsca, do którego możemy zaprosić innych. Bardzo dobrze się czuliśmy w kawiarniach i mieliśmy taki przezbłysk, a może mielibyśmy swoją kawiarnię? No tak, ale jak to mieć kawiarnię i podróżować? A gdzie ten dom? Czy naprawdę jesteśmy gotowi, żeby już gdzieś osiąść? I w którymś momencie obudziliśmy się rano i pomyślimy, musimy mieć wędrowną kawiarnię, w której możemy jeszcze gdzieś mieć też dom. I to wszystko się połączyło razem i dlatego to jest genialny pomysł dla nas na ten czas. Nie jest to forma życia dla każdego, natomiast dla nas ona działa całkiem dobrze, bo tak naprawdę łączymy życie, mieszkanie na całkiem komfortowym, mam wrażenie, poziomie. I łączymy to właśnie z prowadzeniem kawiarni, czyli też sposobem finansowania całego tego przedsięwzięcia. No to jest dodatkowo niezwykłe, bo jeszcze macie dwie córki, w tym jedną zupełnie malutką w tym momencie. Tak, mamy dwie córki, jedną 4-letnią, a drugą 3-miesięczną.
Więc też wymagało to oczywiście troszkę przystosowania autobusu do właśnie podróżowania i mieszkania z dziećmi. No ale udało się to zrobić. Oczywiście dużo czasu zajęło nam przed oczywiście fazą budowy takie rozmyślanie, planowanie, czy to w ogóle da się zrobić, czy to da się zrobić też formalnie, bo tak jak mówiłem, autobus trzeba było przerejestrować. Musieliśmy spełnić jeszcze wymagania sanepidu odnośnie ruchomych placówek gastronomicznych, więc było kilka takich jakby założeń, no ale po długim procesie udało się to zrobić. Udało się to zrobić i to do tego jeszcze w wielkim stylu, bo to jakby nie tylko spełniło wymogi sanepidu, ale i jakieś inne takie praktyczne wymagania, ale tutaj w środku jest po prostu bardzo ładnie i bardzo domowo i myślę, że chce się tu być. To jest naprawdę, naprawdę super. Wszystko jest takie i przytulne jednocześnie, z drugiej strony przez te okna są widoki, więc nie ma jakiegoś takiego klaustrofobicznego wrażenia, które mogłoby wynikać z mieszkania na 20 metrach kwadratowych. Jak wymyśliliście te rozwiązania, które tutaj są i jak je zrobiliście? Czy to jakby wszystko jest praca wasza własna praca własnymi rękami? Tak, całość została tutaj wykonana przez nas. Tutaj no trzeba, dużo musiałem czasu poświęcić na też szukanie informacji, rozwiązań i systemów, które można zaaplikować w takim właśnie mobilnym tutaj domu. Także dużo rzeczy musiałem się nauczyć. Rzeczy typu instalacja elektryczna z fotowoltaiką to jest coś, o czym nie miałem zbyt dużego pojęcia wcześniej. Natomiast też metodą prób i błędów udało się to wszystko tutaj. Przepraszam, ale próba i błędy z instalacją elektryczną jakoś nie łączy się najlepiej. Na szczęście w instalacji elektrycznej nie było zbyt wiele błędów, ale w innych obszarach trochę było. Czyli tak reasumując, to było tak, że wybraliście autobus, a następnie wszystko zrobiliście sami? Chciałam powiedzieć, że to głównie Marian robił i też Marian ma taki umysł techniczny, taką duszę inżyniera. Duszę inżyniera i gdzieś też takie zamiłowanie, więc to, żeby to zrobić samemu, to na pewno trzeba mieć te cechy, nie? Żeby chcieć, żeby też potrafić się tego wszystkiego nauczyć, bo no, jest mnóstwo materiałów na YouTubie, ale nie wszyscy w to wejdą i też no, myślę, że to też jest twoja osobowość, że to zrobiłeś sam. Tak, czyli my kupiliśmy po prostu zwykły autokar turystyczny, który do tej pory pracował w turystyce. Tu, gdzie siedzimy, było 51 foteli. Najpierw oczywiście musieliśmy zacząć od demontażu wszystkiego, co było w środku. Zdemontowaliśmy klimatyzację i potem, gdy tu zrobiła się taka pusta przestrzeń, zaczęliśmy planować i projektować, co gdzie ma być, jak wszystkie systemy tutaj zaimplementować, tak żeby wszystko działało. A ile trwał ten cały proces? Zajęło nam to około pół roku takiej pracy, powiedzmy, na cały etat dla jednej osoby. Natomiast później jeszcze cały czas już mieszkając, jeszcze nadal do tego momentu jeszcze cały czas coś tutaj wykańczam, poprawiam, ulepszam. Marian jest perfekcjonistą. Jakieś detale, ale jeszcze cały czas coś wymyślam. No to wszystko już wygląda rzeczywiście świetnie. Nie wiem, jakie detale jeszcze poprawiasz, ale na pewno zawsze można poprawiać, to rozumiem, ale też taką cechą, myślę, to, co w tym wnętrzu jest, sprawia, że ono robi tak dobre wrażenie, to też jest to, że tu nie ma nadmiaru rzeczy. W sensie tutaj panuje bardzo taki daleko idący porządek, taki troszkę jak z obrazka wnętrzarskiego i chciałem o to zapytać, jakby jak wam się to udaje zrobić, zwłaszcza w sytuacji posiadania dzieci? Myślę, że kluczem do tego jest minimalizm, czyli umiar w ilości posiadanych przedmiotów, a dwa, dobra organizacja, czyli staramy się, żeby wszystko miało swoje miejsce, jest dużo szuflad, dużo szafek, jest kilka takich stref, gdzie możemy składować rzeczy, na przykład pod łóżkiem. No w jakiś sposób nam się to udaje osiągnąć. Druga rzecz, która też wymaga utrzymywania porządku, to, że jak się często przemieszczamy, no to jednak nie możemy wszystkiego zostawiać czy mieć gdzieś na widoku, no bo wiadomo, że wszystko nam może pospadać i się będzie przemieszczać podczas jazdy, dlatego do jazdy musimy też na wszystko mieć odpowiednie miejsce. I to też chyba, to jest też to, że ja nie traktuję tego jako ograniczenie. I też czasem, no że po prostu dla nas to jest fajne, że mamy mało rzeczy i chcemy
ich mało mieć i cieszymy się trochę z wyrzucania niepotrzebnych albo oddawania ich dalej, jeżeli są w stanie posłużyć komuś innemu, nie? Także to chyba trzeba tak chcieć żyć. Ja parę razy zastanawiałem się właśnie nad takim modelem życia z podróżowaniem w roli głównej i też czytałem parę opisów różnych właśnie, które na przykład z jednej strony czasami miałem takie wrażenie, że ludzie przesadzają z opisami, jakie to jest fajne i że jakby ukrywają te takie ciemne strony, no bo one też są, że to jest pewien wysiłek, że to jest jednak mniejsza przestrzeń, że trzeba o wiele rzeczy zadbać. I też spotkałem na przykład takie opisy ludzi, którzy przerobili autobus w Stanach, popracowali chwilę w ten sposób i wkrótce doszli do wniosku, że właściwie zamienili jedno biurko w wygodnym miejscu w mieście na drugie biurko, które jest w autobusie gdzieś na pustkowiu i że w zasadzie to tak czy tak jest praca biurowa i tak czy tak jest to przywiązanie do biurka i że nie o to im chodziło. Wydajecie się znajdywać takie ciekawe rozwiązania, jak właśnie łączyć pracę i życie i jakby jak to się u was składa razem wokół autobusu? Ja w ogóle się cieszę też z komfortu, jaki tutaj mamy, jaki Marian nam zapewnił jako dla rodziny i dla mnie, że ja naprawdę tutaj mam, że to jest dla mnie wysoki standard życia, że nie jest tak, że jest mi zimno, albo że muszę, na przykład jak mieszkaliśmy, na przykład ten piecyk jest dużo fajniejszy, pozwala nam przespać całą noc. Kiedyś mieszkaliśmy z kozą, do której trzeba było się budzić i dorzucać coś. Więc jakby dla mnie tu jest wysoki standard życia, więc nie mam tego, o czym mówisz, że zamieniłam sobie na niższy standard, bo jednak Marian tutaj bardzo dużo zadbał, żeby było naprawdę fajnie i przyjemnie. To, że możemy podróżować i być kawiarnią, poznawać nowych ludzi dzięki temu, to jakby urozmaica nasze marzenie o podróżach. Też pozwala, tu się nie sprawdzają wysokie, dalekie podróże gdzieś, tutaj podróżujemy na krótkich dystansach, też ze względu na to, żeby to było w miarę ekologiczne i ekonomiczne. Więc poznajemy też naszą okolicę, Polskę i co też dla nas jest fajne, żeby gdzieś kiedyś myślimy o tym, żeby się gdzieś osadzić i dzięki temu też możemy poznać Polskę i może znajdziemy taką ziemię, na której chcielibyśmy być, czy poznamy jakiś taki region, w którym chcielibyśmy mieszkać. Ja dodatkowo też prowadzę warsztaty, więc możemy też autobusem pojechać na warsztaty. Jesteśmy w żywej ziemi, w której też prowadziłam szkolenia i dzięki temu, że mogę przyjechać domem i rodziną i prowadzić szkolenie, to jest dla mnie jakby to zwiększa moją radość z pracy, którą wcześniej wykonywałam sama, wyjeżdżając gdzieś, zostawiając rodzinę, a teraz mogę ją wziąć ze sobą i jeszcze do tego wziąć swój dom, nie muszę się pakować, jak gdzieś jadę, bo wszystko mam przy sobie. A też prowadzę pracę zdalną, czasem coś po prostu piszę i wtedy dbamy o to, żebym miała takie miejsce, gdzie mogę się schować. I też nie kochałam tak bardzo miasta, więc dla mnie życie w mieście nie, jakby już szukałam, wcześniej już też mieszkaliśmy na wsi, więc chciałam mieszkać poza miastem, bliżej natury, więc nawet nie w autobusie, tylko po prostu gdzieś poza, nie? O ty, Marian? Dla mnie ważne jest to, żeby dobrze zrozumieć i zidentyfikować swoje potrzeby i naszą niewątpliwą potrzebą była potrzeba łatwego przemieszczania się i właśnie komfortowego, acz małego mieszkania. No mi akurat udało się praktycznie w 100% zrezygnować z pracy zdalnej na komputerze, więc nie mam tego problemu, ale rozumiem, że wiele osób ma coś takiego, że tą pracę i swoje jakby poprzednie życie przenosi właśnie do autobusu, czy do vana, czy do czegokolwiek i dalej robi to samo. Natomiast mi się udało zrezygnować z tego i faktycznie teraz udaje nam się robić to co robimy, to co lubimy. I to wszystko jakoś się łączy w całość. To znaczy, że prowadzimy kawiarnię, która pozwala nam na właśnie podróże, na poznawanie ciekawych miejsc i ludzi. I dzięki temu też przynajmniej współfinansuje właśnie taki styl życia. A jeszcze chciałem, wracając do twojego pytania, chciałem też potwierdzić, że takie życie ma ciemne strony. W sensie, może ciemne strony to jest jakieś takie mocne słowo, natomiast to też wymaga sporo pracy, utrzymanie w ogóle sprawności samochodu, tankowanie wody, wyrzucanie śmieci. No, jest sporo takich aspektów, o które trzeba dbać i to również zajmuje mi trochę czasu.
jakby w pełni rozumiem, że to wszystko są drobne mankamenty w momencie, kiedy pogoda jest piękna, jesteś na festiwalu i coś tam się dzieje, to zastanawia mnie, jak wygląda na przykład ta sytuacja zimowania, no bo to już jest inaczej niż część osób, które inspiruje się van life'em tak zwanym i żyje w różnych vanach i kamperach. No część ludzi po prostu wyjeżdża z tego, co słyszałem, do krajów, gdzie jest trochę cieplej, tak? To jest jakby, to jest element tego stylu, ale wy nie wyjeżdżacie, zimujecie w Polsce. Czyli macie wtedy tutaj te 20 parę metrów kwadratowych, no, w których, jak już usłyszeliśmy wcześniej, jest przyjemnie nagrzane dzięki piecykowi na pellet. No ale co poza tym, tak? To już jakby każde wyjście na zewnątrz i w ogóle spędzanie czasu i tak dalej jakby jest dużo większym wyzwaniem. Na pewno, chociaż ja mam tak, że w tym roku tak naprawdę świadomie i głęboko polubiłem polską zimę i dla mnie ona nie była w ogóle trudna, ani, nie wiem, depresyjna, bo tak czasami bywa. Chociaż jest tutaj duża zmiana właśnie między takim letnim stylem życia i zimowym stylem życia, bo wiadomo, w zimie więcej czasu spędzamy w środku, bardziej to całe życie nasze się zamyka tutaj właśnie na tych 20 kilku metrach kwadratowych. Natomiast w lecie mamy cały czas pootwierane drzwi i okna i bardzo dużo czasu spędzamy na zewnątrz, jemy na zewnątrz, odpoczywamy, ćwiczymy i tak dalej. Więc jest tutaj dosyć duży kontrast między latem i zimą, natomiast dla mnie ona nie była jakaś trudna. Ale to, że tutaj jest tak dużo okien, ona ci pokazuje, jak jest na zewnątrz i jednak wychodzisz częściej, mam wrażenie. To, że na przykład, no na pewno częściej niż wtedy, kiedy mieszkaliśmy w Łodzi w 10-piętrowym wieżowcu, gdzie żeby się wybrać gdzieś, musisz zejść jedno piętro, w ogóle potem zjechać winną, gdzieś tam przejść przez ulicę, żeby pójść gdzieś do parku. A tutaj jednak mamy to zaraz obok. Jeszcze a propos właśnie życia w zimie i w lecie, no to ogólnie w tak małych budynkach, no nie wiem, czy to można nazwać budynkiem, mniejszym problemem jest ogrzanie, a czasami większym problemem jest to, że one się łatwo przegrzewają, więc my tutaj musimy bardzo unikać miejsc, w których stoimy na słońcu, ponieważ przy tak dużej ilości okien i tak małej kubaturze łatwo dosyć o przegrzanie, więc tutaj staramy się zawsze gdzieś szukać miejsc przynajmniej częściowo zacienionych, otwieramy tutaj wszystkie drzwi i okna, mamy wentylator, który nam zapewnia też ruch powietrza, więc jakoś to się udaje tutaj w miarę komfortowo przeżyć też lato. Tak, no jakby Marian gdzieś tam przystosował to ewentualnie do klimatyzacji, ale na razie nie chcieliśmy jej zakładać, bo też nie lubimy za bardzo klimatyzowanych przestrzeni i też myślimy tak bardziej ekologicznie, więc tutaj jak się tylko da, to staramy się takie rozwiązania, które naturalnie można zapewnić nam komfort. Szukamy drzew przy parkingu. No. Weszliśmy na taki temat, który jest w zasadzie myślą przewodnią serii podcastów, w której właśnie występujecie. Czy myślicie, że mieszkanie w autobusie jest takim ekowyborem? To niekoniecznie. Myślałam się, że ekowyborem można mieszkać w bloku i to się wydaje też ekowybór, nie? To dużo zależy od człowieka, jak od naszego stylu życia. Na przykład to, że mamy kompostową toaletę, no to jest nasz wybór. Można mieszkać w autobusie i nie mieć tego. My staraliśmy się tutaj zaaplikować jak najwięcej rozwiązań, które byłyby ekologiczne i nie, jak najmniej szkodliwe dla środowiska. Stąd też całe wnętrze jest wykonane z drewna, izolacja jest wykonana z wełny konopnej, całe drewno w środku jest pokryte olejami naturalnymi, więc staraliśmy się zadbać też o ten aspekt. Mamy instalację fotowoltaiczną, która pokrywa, powiedziałbym, większą część naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Mamy piec na pellet, który też jest z rozwiązań dostępnych aktualnie na rynku, wydaje mi się, że jednym z najbardziej ekologicznych. Więc staramy się, no tutaj jedyny aspekt jest taki, że to jest autobus, który ma 25 lat, ma normę emisji spalin Euro 2, pali około 20 litrów na 100 km, więc tutaj to spalanie jest dosyć spore, przy czym my jeździmy stosunkowo niewiele i nie mamy żadnego innego samochodu. Więc mamy rowery. Mamy rowery, zawsze wozimy dwa rowery ze sobą, więc taki lokalny transport tutaj nam wystarczają rowery, więc staramy się, chociaż trudno powiedzieć, że to jest jednoznacznie ekologiczne, bo zależy do czego to porównujemy. Natomiast samo mieszkanie w małej kubaturze uważam za ekologiczne rozwiązanie, ponieważ raz, że zużyliśmy stosunkowo niewiele surowców i materiałów do wykonania tej zabudowy,
a dwa, że to zużycie energii na ogrzewanie w zimie jest stosunkowo niewielkie. No ale też właśnie myślę, że to jak żyjemy też wychodzi po tym, jak korzystamy z tej przestrzeni i jakie są nasze nawyki, nie? Czy samo to jak się myjemy, jak zużywamy wodę do mycia naczyń, to jest wszystko coś, nad czym jeszcze jakby gdzieś możemy jeszcze popracować i żyć jeszcze bardziej ekologicznie tutaj, nie? To jest proces. Dla każdego, nie? No tak, ale myślę, że ten taki swoisty minimalizm, który się wiąże z waszym wyborem, konsumpcyjny minimalizm, i tu mówimy zarówno o konsumpcji dóbr i jakby posiadania niewielkiej ilości przedmiotów, jak i też w wielu momentach tej rozmowy i też oprowadzania, które Marian mi zaproponował po elementach autobusu, to wyraźnie widać, że również na wielu punktach ta konsumpcja i wody, i energii, to wszystko jest u was utrzymane na bardzo niskim poziomie. Także nawet jeżeli na przykład ściany autobusu czy dach autobusu nie mają i nigdy nie będą mieć takich parametrów izolacyjnych, jakby miały, gdyby byłby to stały dom zgodny z normami, to wy po prostu energię i inne zasoby ziemi oszczędzacie też na wielu innych etapach, których być może wtedy by nie było. Słyszeliśmy już, że przeróbki autobusów w Stanach to jest w ogóle taka spora, jakby trochę osobna dziedzina przeróbek samochodów na cele mieszkalne. W Polsce jest to chyba bardziej nowy temat. Tak, zdecydowanie jest to nowy temat, aczkolwiek uważam, że to też ma potencjał, no bo skoro tam się da, no to u nas też, mimo tego, że mamy inne realia prawne i też mamy inny klimat. Natomiast jest w Polsce bardzo dużo fajnych autokarów czy autobusów, które można przerabiać. I no ja już znam co najmniej kilkanaście osób, które to zrobiły, bądź też robią, bądź są w trakcie przeróbki. Tutaj może warto jeszcze podkreślić ten nakład pracy i pieniędzy. W wersji, którą wy przeprowadziliście, to było zrób to sam i mówiłeś o tym, że to było około pół roku pracy własnej. A jak finansowo to wyglądało? Finansowo całe przedsięwzięcie kosztowało nas około 110 tysięcy złotych, już razem z całym wyposażeniem. Przy czym zakup autokaru to było około 40 tysięcy i około 70 tysięcy cała przeróbka, tak? Materiały do przeróbki. To tu oczywiście nie wliczam swojej pracy, no bo ciężko mi ją wycenić. Więc to jakby same tutaj nakłady inwestycyjne. Też trochę inwestycji było związane z kawiarnią, prawda? Więc to też zależy, jak kto chce, co chce tutaj, jak chce żyć. Nie? Oczywiście da się to zrobić bardziej budżetowo i da się to zrobić z dużo większym rozmachem. Oczywiście no, każdy ma swój styl i swoje preferencje. Dziękuję wam za pyszną kawę i ciastko i myślę, że po tej części z rozmowami przy stoliku pójdziemy teraz na obchód autobusu i Marian obiecał opowiedzieć mi co nieco o wszystkich jego zakamarkach i też przedstawić trochę, jak to działa. Maciej Jagielak. W poszukiwaniu sensu architektury ekologicznej. My jesteśmy teraz w kokpicie kierowcy, który stanowi jednocześnie przedsionek waszego domu. Dokładnie. Znajduje się tu 6 foteli oryginalnych autobusowych, to znaczy pilot, kierowca plus pierwszy rząd. No i dla nas ta przestrzeń pełni funkcję takiego przedsionka, jak powiedziałaś, gdzie możemy zostawić buty i ciepłe ubrania. Czasami w lecie na przykład też tutaj pracujemy zdalnie, jeżeli akurat coś mamy do zrobienia na komputerze. I tutaj już zaczynają się elementy drewnianego wykończenia i między innymi widzę tutaj przed sobą teraz przesuwne drzwi, przez które możemy przejść do części dziennej. Tak jest. Zaraz za fotelami znajduje się ścianka, która oddziela te dwie przestrzenie. To jest ważne tutaj z punktu widzenia termicznego. No i za drzwiami od razu wchodzimy do kuchni, tudzież części takiej gastronomicznej, którą wykorzystujemy właśnie będąc kawiarnią. Kuchnia też jest w wykończeniu głównie drewnianym, też pojawia się też trochę stali nierdzewnej i w zasadzie jest tu wszystko, co by było w kuchni w dobrze wyposażonym mieszkaniu, a nawet trochę więcej chyba. Tak, no i tak jak mówisz, jest tu wszystko, co powinno być w zwykłej kuchni plus właśnie w kawiarni, czyli duży ekspres ciśnieniowy, młynki, wszystkie akcesoria kawowe.
Tutaj jest wysuwana lada, która nam spełnia funkcję takiej, oddziela nam przestrzeń tą gastronomiczną od przestrzeni dla klientów. To w tym trybie letnim, kiedy jesteście kawiarnią, dokładnie. Rozumiem, że po prostu osoby, które mogą kupić kawę, nie wchodzą już do kuchni, tylko tu, gdzie teraz coś, co można by nazwać salonem, to jest część ze stolikami, tak? Tak jest, to jest część przeznaczona dla gości. Więc klienci mogą usiąść sobie w środku albo właśnie wyjść sobie na zewnątrz, na leżaki. To jest wszystko taka bardzo przytulna przestrzeń, tak chyba dla 6 osób, które wygodnie mogą usiąść. Wygodnie 6, czasem zdarza się więcej. No domyślam się, najlepsze imprezy są w ciasnych tak pomieszczeniach, na przykład pokojach w akademiku. Ale w tej wersji zimowej, którą teraz widzę, lada jest wsunięta i po prostu korzystacie jak z przestrzeni dziennej w mieszkaniu. I teraz przechodzimy w stronę tyłu autobusu, gdzie widać piec, który daje bardzo przyjemne ciepło, a wcześniej, kiedy wchodziłem, widziałem, że nawet było tu widać ogień. Tak, to jest piec na pelet z automatycznym podajnikiem i jesteśmy bardzo z niego zadowoleni, ponieważ on działa na takiej zasadzie automatycznej, że po prostu sam utrzymuje zadaną temperaturę. Ma moc od 2,5 do 5 kW. Tutaj jest zasobnik na pelet, który ma około 10 kg i tutaj właśnie przez szybkę widać ogień, co też ma swoją taką romantyczną zaletę. Super, jest komin, który wychodzi przez dach autobusu. Dokładnie. Wyjście kominu jest przez dach. Na dachu z zewnątrz widać około półmetrowy komin, który musimy do jazdy zdemontować, ponieważ wtedy przekraczamy maksymalną wysokość pojazdu. Teraz tutaj za piecem jesteśmy już z tyłu tej przestrzeni dziennej. Tu jest jeszcze jedna ścianka i znowu przesuwne drzwi, które prowadzą dokąd? Do naszego zaplecza socjalnego, które teraz pełni funkcję sypialni. Mamy tutaj jedno duże łóżko plus jedno takie podwieszone, można powiedzieć piętrowe łóżko dla naszej starszej córki. Pod łóżkiem jest spora przestrzeń do składowania rzeczy. Całe łóżko się podnosi, więc tam jeszcze jest więcej miejsca. Tutaj w tym pomieszczeniu są dwa okna, jedno boczne, drugie tylne, plus jedno takie dorobione okno dachowe. Przez które można popatrzeć na gwiazdy. Dokładnie. I którego pewnie można użyć, żeby tutaj wywietrzyć. Dokładnie, albo wyjść na dach. Wróćmy jeszcze do tego składowania, bo z tego, co słyszałem, te szuflady, które tutaj są pod łóżkiem, to jest wasza garderoba. Każdy z nas ma jedną dużą szufladę, musimy po prostu się w nich zmieścić. To jest dość imponujące, jak sobie pomyślę, ile zajmują ubrania w przeciętnym mieszkaniu albo domu jednorodzinnym. Teraz się cofniemy parę kroków i zaglądniemy za kolejne małe drzwi przesuwne, które prowadzą do kabiny prysznicowej. To jest nasz prysznic, podzielony na dwie części, do jednej się wchodzi, można się przebrać i później wchodzi się do już właściwej kabiny prysznicowej oddzielonej zasłonką. To wszystko jest... Wygląda jak zwykły domowy prysznic, nie jest jakichś szalonych rozmiarów. Jest ciepła woda, mamy bojler 30-litrowy, elektryczny. I to wystarcza, żeby wziąć prysznic? Na nasze potrzeby to zdecydowanie wystarcza. No rzeczywiście, jakby ten temat ciepłych pryszniców, to wiem, że jest taki temat i w ogóle możliwości kąpieli, który wzbudza w środowisku kamperowym wiele emocji. Ludzie się dzielą na tych, którzy sobie nie wyobrażają życia bez prysznica i tych, którzy sobie jakoś wyobrażają. Ja ostatnio bardzo doceniam zimne prysznice, bardzo to pomaga na zdrowie, więc polecam spróbowanie. Aczkolwiek tutaj mamy możliwości ciepłego prysznica. No dobrze, a gdzie jest toaleta? Toaleta jest tam, gdzie standardowo są toalety w autobusie, czyli właśnie przy tym środkowym wejściu. Ze schodków wchodzi się prosto do toalety. No i tutaj, jak widać, ta toaleta ma taką formę jak typowa toaleta autobusowa. Jest malutka. Natomiast my przerobiliśmy nieco zasadę jej działania. To znaczy nie jest to toaleta taka bazująca na tym chemicznym płynie, który tam trzeba wlewać, żeby nie było uciążliwych zapachów. My ją przerobiliśmy na toaletę kompostową z separacją, czyli jest osobny zbiornik na frakcję płynną i osobny na frakcję stałą. I po dwójeczce trzeba to zasypać trocinami. Tam jest właśnie taki zbiornik na trociny, dzięki czemu unikamy właśnie tych nieprzyjemnych zapachów. I to, co teraz słychać w tle, to jest wentylator, który właśnie pomaga nam się pozbyć tych ewentualnych nieprzyjemnych zapachów. Więc jak dla mnie korzystanie z tej toalety jest bardzo, bardzo wygodna sprawa.
Tak, ja potwierdzam również, że faktycznie przy dobrze zaprojektowanej toalecie kompostowej, tak jak tutaj to jest, nie ma żadnych nieprzyjemnych zapachów, a oczywiście są znaczne plusy takie natury ekologicznej, bo po pierwsze powstaje w wybraniu stąd dawki owego kompostu, można to dalej kompostować w warunkach takich ogrodowych, no i po prostu nie powstają trudne do utylizacji ścieki, które by powstawały w sytuacji zalewania tego jakimiś substancjami chemicznymi. Dokładnie, a dodatkową bardzo dużą zaletą, szczególnie w takim mobilnym życiu, gdzie czasami jest problem z tankowaniem wody, to, że taka toaleta nie zużywa w ogóle wody. No to rzeczywiście super. I bardzo fajne jest to, jak ona jest tutaj wpasowana właśnie na tym niższym poziomie, bo znajduje się ona blisko centrum waszej przestrzeni mieszkalnej, a jednocześnie nie rzuca się specjalnie w oczy. Bardzo to jest sprytnie wmontowane. Jeszcze mówiąc o tej przestrzeni mieszkalnej, to chciałbym omówić jakby takie elementy, które tutaj są dominujące. Czyli jedno to jest to, że są to po prostu wielkie okna po obydwu stronach, czyli takie jak były w autobusie. Tak jest. To są oryginalne autobusowe okna. One są nieotwierane, więc tutaj musimy innymi sposobami zapewnić odpowiednią wentylację. I to są okna podwójne, czyli one nie parują i dzięki czemu, że są podwójne, to nie powodują też jakichś bardzo dużych strat ciepła. A oprócz okien, drugi element, który tu dominuje we wnętrzu, to jest drewno, czyli taka boazeria drewniana, która jest zarówno na suficie, jak i na tych fragmentach ścian, które są. Powiedz mi, co jest za tą boazerią? Za tą boazerią jest warstwa izolacji. Bezpośrednio za deskami jest kilkucentymetrowa warstwa wełny konopnej i następnie jest oryginalna autobusowa izolacja z takich 4-centymetrowych płyt bodajże z XPS-u. Ta izolacja jest tak jakby podwójna i tutaj też bardzo fajnie się sprawdza to pod kątem termicznym, ale też wilgotnościowym, ponieważ ta wełna konopna jest takim buforem, że ona potrafi zgromadzić sobie nadmiar wilgoci, jeżeli taki się pojawia, a następnie oddać go do wnętrza autokaru. Więc tutaj przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji nie mamy właśnie problemów z jakimś tam nadmiarem wilgoci, tudzież z pleśniami czy tego typu sprawami. I ostatnia rzecz, o którą chciałem zapytać we wnętrzu, to tutaj w okolicach lady kuchennej na ścianie jest taki mały wyświetlacz, który myślałem początkowo, że jest jakąś taką informacją o temperaturze na zewnątrz, ale on służy do czegoś zupełnie innego. Tak jest. To jest panel sterowania do inwertera. Mamy tutaj inwerter hybrydowy, to znaczy taki, który może działać na zasadzie off-grid, czyli bez połączenia do sieci, albo na zasadzie on-grid, czyli z połączeniem do sieci. I mamy tutaj trzy źródła zasilania. Pierwszy, zawsze w pierwszej kolejności używamy prądu, który bezpośrednio generują panele słoneczne. Mamy ich na dachu 6 o mocy łącznie 2 kW. Kolejnym źródłem energii są baterie i jeżeli brakuje energii w bateriach, to wtedy się przełącza na sieć i bierze prąd z sieci. Więc tutaj oczywiście można sobie wszystkie parametry poustawiać i na tym wyświetlaczu mam na bieżąco podgląd na wszystkie parametry. Widzę stan naładowania baterii, widzę ile pobieram energii, ile generują panele i tak dalej. Mogę też tutaj sobie ustawiać wszystkie właśnie parametry. Pytają nas ludzie, czy całe życie będziemy mieszkać w autobusie, czy coś. Ja w ogóle jestem daleka od planów na całe życie, bo mi nigdy się plany na całe życie nie sprawdzają, bo zawsze życie mi się zmienia i plany mi się zmieniają. A na najbliższe kilka lat myślę, że to jest super opcja. Pewnie nie dla każdego, ale dla nas najlepsza jaka jest. Audioteka dziękuję za wysłuchanie odcinka reportażu pod tytułem W poszukiwaniu sensu architektury ekologicznej. Goście: Krystyna Stawicka i Marian Śmiatek. Autor: Maciej Jagielak. Produkcja: Jolanta Betcher, Bartosz Sroczyński. Postprodukcja: Bartosz Sroczyński. Muzyka: Universal Production Music. Czytał Maciej Gudowski. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.